w siedzibie Narodowej Orkiestry Społecznej Polskiego Radia, najlepszej orkiestry symfonicznej w tym kraju, która ma wielką historię i tradycję. Zespół powstał w 1935 w Warszawie. Dopiero po II wojnie światowej został reaktywowany, tudzież przeniesiony do Katowic. Mieliśmy też w Katowicach doskonale wyposażone studio nagrań, a w tamtych czasach właśnie studia nagrań były nawet ważniejsze dla orkiestry niż występy publiczne, ponieważ wiele koncertów było po prostu transmitowanych do radia, nawet więcej transmisji do radia niż takich koncertów dla publiczności. Wszystkie drgania, które mogą przedostawać się z zewnątrz, są wyhamowywane i na poziomie tego budynku wewnętrznego w żaden sposób sala koncertowa nie przenosi. Elementy, które przechodzą pomiędzy światem zewnętrznym a salą koncertową, nie przenoszą żadnych drgań. Tak właśnie są nowoczesne sale koncertowe dla muzyki klasycznej budowane. Jest muzyka klasyczna, to ta siła instrumentów musi wystarczyć, żeby wypełnić dźwiękiem tę salę. Panie dyrektorze, czy mógłby nam pan powiedzieć, co przed chwilą odwiedziliśmy? Tak naprawdę to jesteśmy w samym centrum Śląska, w Katowicach i w samym centrum muzycznej Polski, ponieważ Katowice jest miastem UNESCO, miastem muzyki. A za nami jest budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Widać tylko za jego zewnętrzną część. Budynek wygląda tak jak odwiedzany przez nas dzisiaj Nikiszowiec, czyli ma ceglane, czerwone ściany z czerwonym wykończeniem. W środku, w sercu tego budynku jest najlepsza na świecie sala koncertowa, która swoim kształtem przypomina bryłę węgla. Odwiedziliśmy dzisiaj ten budynek, byliśmy w Muzeum Śląskim, byliśmy na Nikiszowcu, a przed nami jeszcze Katedra Chrystusa Króla, czyli religijne centrum Katowic i seminarium duchowne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Spojrzymy na mapę naszego regionu, to my w ciągu pół godziny możemy przejechać co najmniej 3-4 miasta. No tak, tak. Co to znaczy? Ślubni się. Ślubni napisie. Kołdosz jak się.